Aż 7 par z terenu naszej gminy świętowało w piątek Złote Gody. Uroczystości okrągłego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, podczas której seniorzy odnowili przysięgę małżeńską. Podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na 3 pytania, które zadam do większości. Czy chcecie coraz doskonalej się miłować wzajemnie, biorąc za wzór ofiarę miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcę. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej jedności małżeńskiej? Chcę. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcę. Ku wszechmogącą, którego pochodzi wszelkie pragnienie dobre i umocni waszą wolę i wspiera was swoją łaską, abyście wierni wypełniali święte ślubowanie, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Zgromadzeni wysłuchali też specjalnie na tę okazję przygotowanego kazania. Ksiądz Jan Furgała podkreślał w nim, jak wielkim darem jest wspólne życie w zgodzie i miłości. Mówił też o obowiązkach, jakie wciąż stoją przed seniorami. Mówcie nieraz tym młodym, bo przecież wiecie dobrze, bo przeżyliście już sporo, że życie to nie jest tylko sieranie. To nie jest tylko same przyjemności, ale przecież wiele różnych trudności. To nie tylko takich ze zdrowia. Ale byście umieli to wszystko przełamać, przeżyć. Bo przecież życie wzajemne to jest życie, kiedy trzeba jedno drugiemu ustąpić, kiedy trzeba przeprosić, kiedy trzeba prosić o przebaczenie. I właśnie warto, żeby inni o tym pamiętali. I dlatego, no bo to nie tylko my, księża, mamy o tym mówić. Mówimy to na ślubie przecież młodych, kiedy tutaj stoją, kiedy ślubują sobie, wypowiadają właśnie te słowa przysięgi, że biorą siebie za męża, za żonę. Ale właśnie również i w takich różnych relacjach waszych, czy to towarzyskich, czy rodzinnych, właśnie wskazujcie na tych młodych, bo oni potrzebują nieraz w tym zagubionym świecie właśnie takiego przykładu. Po mszy dla złotych par przygotowano niespodziankę. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury czekały na nich prezenty i duża porcja ciepłych słów. Złote Gody, przepiękna uroczystość. Jak każdego roku tą prześliczną uroczystość rozpoczynamy mszą świętą, żeby wspólnie wypraszać Pana Boga dla Państwa następnych 50 lat w dobrym zdrowiu i we wspólnym życiu. Państwo jesteście tym wspaniałym przykładem wytrwałości przysięgi. To jest wielkie, wielkie dzieło. Wytrwać w tym, co się powiedziało przed Bogiem, co się powiedziało sobie. Wytrwać w przyrzeczeniu, wytrwać ze sobą 50 lat, a różnie to bywa. Ja mam tą niezwykłą przyjemność, niezwykłą radość, że praktycznie u wszystkich Państwa byłem wielokrotnie. Z każdym z Państwa znam się bardzo dobrze. Z każdym z Państwa miałem tą niezwykłą radość i przyjemność wypić kawę, posiedzieć, porozmawiać, powspominać te lepsze i te gorsze chwile, bo tak w życiu bywa. W życiu bywa różnie, raz jest lepiej, raz gorzej, ale Państwo jesteście tym niesamowitym przykładem tego dobrobytu. Bo dobrobyt to nie tylko pieniądze, to nie tylko dobra materialne. Dobrobyt to jest dobre zdrowie, dobrobyt to jest dobra wiara, dobrobyt to jest dobre bycie ze sobą, gdzie dwoje ludzi potrafi przez kilkadziesiąt lat być dobrze ze sobą. Jesteście wspaniałym wzorem, wspaniałym przykładem i ja będę z całych sił, z całych swoich umiejętności starał się wdrażać słowa księdza proboszcza, słowa skazania, gdzie będę was dawał jako przykład. Życzę wam, aby jak dotąd towarzyszyła wam wzajemna przyjaźń, aby nie opuszczało was zdrowie i pogoda ducha, aby miłość i przywiązanie dzieci w pełni wynagradzały wam przebyte trudy i włożony w ich wychowanie wysiłek. Wszystkie pary z okazji jubileuszu ohonorowane zostały medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Takie odznaczenia na wniosek wójta gminy przekazała kancelaria prezydenta Bronisława Komorowskiego. To jest medal dla męża,
od pana prezydenta, to jest medal dla pani. Legitymacje, które potwierdzają z podpisem pana prezydenta. Tutaj mamy jeszcze dyplom. Oprócz medali były też prezenty. Piękne róże, ciepłe koce i słodkie drobiazgi. O seniorach nie zapomnieli również najmłodsi, którzy przygotowali na tę okazję występy artystyczne. Wiemy, że babcie i dziadusiowie opowiadają wnukom bajeczki owe. Dzisiaj rolami się zamienimy i waszych wnuków w narratorów wcielimy. Prosimy o ciszę i skupienie. Zaczynamy przedstawienie. Nie wszyscy mogli dotrzeć na dzisiejszą uroczystość, ale ci, którzy przyszli, zapamiętają ją na długo. To była nie tylko okazja do spotkania w gronie znajomych, ale i świetny pretekst do wspomnień. Myśmy byli młodzi, naprawdę lubiliśmy po zabawach chodzić. Jeździliśmy na wycieczki, lubiliśmy towarzystwo. Lubimy z ludźmi dużo rozmawiać, po prostu być w towarzystwie ludzi starszych, młodych, dzieci, w ogóle wszystkich, nie? No i po prostu muszę powiedzieć, że nas też lubili, nie tylko nasze dzieci, ale w ogóle jak żeśmy gdzieś byli w towarzystwie, to nas lubili, bo myśmy byli weseli, nie byli żeśmy tacy... No, ponurzy, tylko zawsze było na wesoło. Jaka jest recepta? Czy jest w ogóle recepta na tak udany związek małżeński? No, jest recepta, jest po prostu się zgadzać całe życie, jednym drugiemu ustępować. Czy to takie proste? Nie kłócić się, no oczywiście, że proste. Ale pewnie wymaga czasu. No, czasu. Cierpliwości i czasu, no przecież wiadomo, że od razu nic samo nie przychodzi. Czy zgadza się pani, że taką najważniejszą wartością w życiu takich ludzi jak państwo są dzieci, wnuki? No na pewno, bez wnuków ani rusz. Teraz co by babcia robiła, aby wnuków nie było? Chociaż teraz bardzo smutno, bo jesteśmy tutaj dopiero 7 lat. Tu żeśmy się rodzili, tu żeśmy zawierali związki małżeńskie. Cywilny tu w Rójscu właśnie. Ale w 1963 roku w grudniu było 16 stopni mrozu. Jechaliśmy w konie. Oczywiście Urząd Stanu Cywilnego był zamknięty, pojechali do łasku po meble, czekaliśmy na ślub 4 godziny, poszliśmy do knajpy po drodze, wypiliśmy pół litra, braliśmy ślub po serce, bo było bardzo zimno, no i dlatego tak długo żyjemy. Trzeba było sobie jakoś radzić. Trzeba sobie było radzić, bo było bardzo zimno, 16 stopni to bardzo, bardzo zimno. No bo mąż jest dobry, nie pali, nie pije. Pracowity, ja pracowita, to jak są ułomności, to jedno drugim udaruję. 18 lat miałam, to już wyszłam za mąż. Posypały się dzieci, czwórka ich było. I coraz to trudniej było. Bo... No właśnie, miała pani tylko 18 lat, a dziś ze łzami w oczach wspomina pani te początki, te trudne początki, ale chyba tutaj ta duma bierze jednak górę, że się udało, że przezwyciężyła pani te trudne chwile. No, mąż był 10 lat starszy ode mnie. A mimo wszystko jesteście razem. No, wytrzymujemy jakoś. A jak patrzy pani na dzisiejszy czas, na te młode małżeństwa, którym jednak się nie udaje, to co pani sobie myśli? A to wielka tragedia jest, jak się rozchodzą. Tak to lepiej, gorzej. Jakoś się żyje, chociaż się pokłócić, czy jak. To się żyje, no. Czyli te kłótnie też są wskazane? No. Dla rozładowania emocji. No. Przyjechał do mnie i spodobałam mu się, a mnie nie za bardzo, bo miał trochę więcej miesięcy tego młodszości. Młodszy od pana. No, młodszy. I nie widziało mu się, a on nie. On mówi, nie patrzy na nic i no, podobam mu się i żebym go chciała. Wszystkim jubilatom życzymy dalszych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, zgodzie i pomyślności. Do zobaczenia przy okazji kolejnego jubileuszu.